mleczem robić. Jak chcesz, to sobie musisz skipać płatku. A, elfa szukasz? No, tylko szukaj. Szukacie? Zaznaczył w ogóle coś? Bardzo to kto zaznaczył? Znalazłaś? Ja już go spotkałam dzisiaj. Nie mogę wam powiedzieć, nie? Jak coś robiłam i szykowałam coś wam, to go znalazłam. No i co jeszcze musiałam zrobić? Gdzie jeszcze musiałam zajrzeć? Znaleziony? W statówce. No, nie zmarzł, jak myślicie? I zabrał on ten ten. Zabrał ozdoby, zabrał majonez, zabrał kiełbasę, zabrał mozzarellę. Lubi chyba. Znaczy, sobie rączkę położył na majonezie. No i w lodówce siedzi. Czy to jest poważny elf? Lila, czy to jest poważny elf? Nie. Niepoważny, co? Cześć kochani, będziemy Lila czy nie widać. Four more days to go. Jeszcze tylko 4 dni. Four more days to go. Nie ma, co to jest. Okay. A ty co masz? Sokin. A, skarpetka taka zimowa, fajnie. No, co teraz w książce? Ciekawe, co dostaniesz. Może z drugiej strony już wyjmij. No. Monster Zink! Pokaż. Ooooo, ja chciałam dostać Monster Zink! No super. Monster Zink jest taki fajny. Ja lubię to małą dziewczynę. Monster Zink! Kochani, pokażemy wam, jak Lila się ubrała na dyskusję. Ale cofnij się, Liluniu, bardziej. Cofnij się. Tak, o, jest tak. Mój psut. Mam taką sukienkę. Mam taki sweterek. I to już na dyskotekę? A ty, Matysia, się przebierasz na dyskotekę, tak? No, ja będę wracała i wtedy idę na dyskotekę. No bo ja jestem już w drugiej połowie szkoły. Można to tak powiedzieć. Więc ja po prostu sobie założyłam świąteczne skarpetki, jeansy, taką bluzkę, oto... Alright. Okay. Hej kochani, witam was bardzo serdecznie we vlogmasie numer 21. Ja się tylko teraz na chwilkę do was odezwę, żeby się z wami przywitać, ponieważ muszę zmontować vlogmasa po prostu poprzedniego, bo wczoraj nie zdążyłam, także teraz zabieram się za montowanie, a potem się na pewno do was odezwę. A tam będziemy, zbieramy właśnie upominki i prezenty i będziemy pakować.
My dzisiaj z Arturem jesteśmy w domu i korzystamy z tego, że nie ma dzieci i wiecie, tak trochę ogarniamy takich organizacyjnych spraw, stąd też się mniej odzywam. Będziemy też jechali dzisiaj na pewno na jakieś zakupy spożywcze, bo już jutro i w niedzielę ostatecznie trzeba wszystko, wiecie, ugotować i przygotować. I co wam jeszcze miałam powiedzieć? A, że nakleiłam jeszcze takie naklejki na okno, poprzycinałam je, bo były za szerokie, zaraz wam pokażę. One jakoś, tak powiem wam, rewelacyjnie nie wyglądają, no ale coś tam powiedzmy odrobinę zdobią. Obiadek też dzisiaj fajnie, bo mam pomoc męża, więc mi tutaj obrał ziemniaczki. Mięsko mamy gotowe i ja zrobiłam surówkę taką, wiecie, z kapusty spora, bo dziewczynki taką bardzo lubią. Dziewczynki mają dzisiaj dyskotekę i najpierw dyskoteka od razu po szkole ma Lileczka i ona zostaje, wiecie, automatycznie. Matysię przywiezie nam ciocia, potem jedno z nas musi pojechać odebrać Lilę i zawieźć Matyldę i jeszcze na końcu odebrać Matyldę, także powiem wam, że dzisiaj trochę będzie jeżdżenia. A już patrzę teraz przez okno, że robią się duże korki, wiecie, piątek, ostatni już weekend przed Wigilią, przed świętami, więc dzisiaj na drogach będzie Saigon. Kto to wrócił ze szkoły? Ja. I jak? Zadowolona? Aha. Dlaczego zadowolona? No bo już jest. Co jest? Ferie! Ferie, no. Cieszysz się? Tak, bardzo się cieszę. Masz siłę jeszcze iść dzisiaj na disco? No. Tak? To tak naprawdę nie ma dużo czasu. Smacznego. Dziękuję. Dobry obiadek. No i proszę otworzyć kalendarz z numerkiem. Tydem, tydem. Nie wiem, 21. No brawo, tatuś, brawo. Bardzo proszę. A tam może nie być numerka, akurat teraz mi się. 21. Był numerek. Tak, tak. Jest numerek. Nawet wiesz, że nie pamiętam, co tam było? Czekaj. Będziesz rozcinał. Akcesoria to są. Tata otwiera kalendarz. Mówię, to są. No co dostaniesz? Uuu, to ja już wiem, co to jest. To jest to fajne. Jakieś talarki. Tak? A, ciasteczka. To moi są drodzy. Miętowe. Miętowe ciasteczka. Tak. Fajne. To był dobry. Super. Akurat zobacz przed dziękuję. Świętami. Proszę. Idziesz się przebrać, córcia? Co to jest? Warzywa i owoc. A to? Jabłko. A, jabłuszko. Bardzo dobre. Kiwi jest niesamowite, także jest z kiwi. Kiwi! Przepyszne. Ale Mati lubi kiwi. Mm. Dobre. Jak truskaweczka, co? Lepsza. Aj, powiem wam, że ja już czekam w samochodzie. Byłyśmy z Matysią, mamy wyjeżdżać, bo trzeba szybko odebrać Lila. Mati mówi, że nie ma biletu na dyskotekę i nie wzięła funta żadnego, bo tam jakieś, wiecie, można coś kupić, mimo tego, że się składamy na tą dyskotekę, to jeszcze coś tam próbują kupić. No i czekam na Matysię właśnie, już ktoś chce tu na moim miejscu zaparkować, bo wiecie co, w piątek to jest straszne busy. Kiciuś? Co tam? No wiem, ale on się chowa, idziemy. Jak było na dyskotece, Lilusiu? Cieszysz się, że już ferie? I mówisz, że dzisiaj był jaki dzień w szkole? Bardzo fajny. Udało ci się wszystko? No. Myślałam, że będę... O, będę musiała robić coś w szkole. Ale nieprawda. Tak, nieprawda? Nic z pracą domową nie robiłam. Super. Tylko fajny dzień zrobiony. Mhm. Dobra, idziemy, bo zimno jest, wiesz? Ja zrobiłam taką bombkę na mamę i tacie. Jest taka bombka, tu jest Mikołaj. No. Patrzę, co oni lubią, jak moja przyjaciółka lubi jej prezent. Pokażemy i to bliżej. Jest. O. Otworzymy w środku, dobra? No i otworzymy. To jest Poppy. Poppy. I... Czekaj, ja pomogę, wiesz, bo tam jest jedzonko. O, i tu, taka piękna tu, kartka od Lileczki. Ja tak wyglądam na moim występie i to mówi Prickly Hay. I super. To jest imię mojego
zastępów. Mom and Dad, Merry Christmas, love from Lila. Dziękujemy Ci. Mom and Dad. Tak, tu Mom and Dad, Merry Christmas, love from Lila. Dziękujemy bardzo Ci, Lilusiu. Przepiękne. I to jest drugie. To jest ja. Jako aniołek. No i to jest moja przyjaciółka, która grała Marię w przedstawieniu. No, i Jezusek. I Jezusek. Śliczne. I zielony. I tu już nic nie ma, tak? Super. Dziękujemy Ci bardzo, a teraz zasiadaj do obiadu. I relaksuj się, bo się zaczęły ferie. A powiedz. A powiedz mi, bo jeszcze nam mówiłaś, a nie mówiłaś naszym widzom, że dzisiaj w szkole kto był u Was? Mikołaj. No, Mikołaj. I dostałam prezent. Powrócę. Prawdziwy, Lila? Prawdziwy, mówi. Ten, co był ostatnio. Ja widziałam, że on miał tą brodę prawdziwą. Naprawdę? Miał taką długą. Ale to był ten sam Mikołaj, co był na Christmas Fair? Ten sam, co był w grocie, co byłaś ze mną i z Matysią? Nie jesteś pewna? Nie. Nie, inne. I pokaż, co dostać. To samo, co od tamtego. No. Mikołaj to chyba strasznie lubi te słodycze. No. Nieźle. Dobrze, Lileczko, zjadaj sobie już, kochanie. Nie. Słabo dzisiaj, kochani, u nas, u mnie właściwie, no u nas, u mnie dziewczynek, z vlogowaniem, bo powiem Wam, że dzisiaj dużo jakichś takich rzeczy innego rodzaju. Ogólnie to dzisiaj jakieś tam sprzątanie w lodówce, jakieś tam robienie obiadu, ale wiecie, to są rzeczy powtarzalne. I jeszcze dziewczynki w szkole, ostatni dzień, ogólnie dużo się dzieje. Teraz już jest wieczór, jeszcze trzeba jechać na zakupy spożywcze, jutro trzeba troszeczkę stanąć w garach na nowo. Bo właściwie, zresztą wszystkie mamuszki wiedzą, jak to jest. No i tak nam, wiecie, mijają dni, dziewczynki zaczynają ferie i mają naprawdę dość długie te ferie. Ja myślałam, że one wracają czwarty, piąty, ale nie, 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 dziewczynki wracają do szkoły dopiero 8. Także to nawet nie jest poniedziałek, tylko wtorek. Będzie się działo, będzie wesoło w domu, no ale wiecie, trzeba dać im odpocząć, należą im się te ferie. Ogólnie Matysia właśnie wraca z dyskoteki, teraz pojechał po nią tatuś, że do usłyszenia w kolejnym